Cześć. Kiedyś moja siostra i koleżanki zapytały mnie, co ja takiego robię, że mam gładką twarz. Mianowicie myślę, że jest to sprawa dość genetyczna, ale może nie tylko. Jestem wdzięczna rodzicom i lekarzowi, który odbierał poród mojej mamy, gdy ja się rodziłam, że przez tydzień ani moi rodzice, ani ten lekarz, ani nikt inny nie umył mnie z mazi, w której rodzi się dziecko, i prawdopodobnie dlatego mogę też mieć gładką twarz, bo ta maź ma dużo dobrych właściwości. Podobno cera jest lepsza w życiu, gdy się tego długo nie umyje, więc polecam i dziękuję rodzicom oraz lekarzowi. No, ale też robię różne rzeczy takie kosmetyczne w swoim życiu, które na to pewnie wpływają w jakiś sposób, że ta twarz jest ciągle jakaś taka gładka albo miękka. No i moja siostra kiedyś powiedziała, że mogę to nagrać i o tym powiedzieć. Pewnie już tego nie pamięta, ale mniejsza z tym. No i stwierdziłam, że powiem, czego używam, bo lubię się dzielić tymi moimi odkryciami zdrowotno-kosmetyczno-naturalnymi. Rano używam po prostu kremu nawilżającego, jakiegoś nieskomplikowanego. Akurat teraz jest to taki krem Bilendy. W ogóle lubię bardzo Bilendę, ona ma bardzo dużo naturalnych składników. I do tego dodaję taką jedną miarkę kwasu hialuronowego. Mam akurat dużo rzeczy z Eco Spa, bo zamawiałam niedawno. Razem z kremem ten kwas hialuronowy sobie rozprowadzam i wklepuję na twarzy. Potem pryskam na to hydrolaty. I teraz obecnie, w zasadzie no, to nie jest tak, że zawsze tego używam, to co teraz pokazuję, ale teraz niedawno kupiłam sobie takie rzeczy, więc akurat teraz je na twarz pryskam. W ogóle kocham hydrolaty, one są świetne. Jest to aktualnie hydrolat z krwawnika. Hydrolat z bambusa, który w ogóle pryskałabym na włosy i na całe ciało najchętniej. I hydrolat z porzeczki, który pachnie tak cudownie jak porzeczka. Bardzo go polecam. Wieczorem w zasadzie nakładam te same rzeczy, ale czasem, gdy chcę, nie zawsze, ale gdy chcę, od czasu do czasu, nakładam sobie też różne oleje. Oleje nakładam w ogóle na ciało. Ale jeśli chcę sobie tak zafundować coś dobrego dla mojej skóry na twarz, to przed snem na noc kładę sobie oleje, bo moja cera jest dość normalna albo sucha czasem, więc te oleje nie wpływają źle na moją cerę i niczego tam nie zatykają. I obecnie mam przy sobie tutaj olej z pietruszki. Olej z pietruszki to jest w ogóle... No, piękny, wspaniały. Bardzo go lubię, bo pachnie jak świeża pietruszka. Naprawdę świetnie. I ma bardzo dużo witaminy C. Mam olej malinowy, który jest też świetny dla cery, ale też chroni przed słońcem. Więc ja sobie olej malinowy kładę na skórę w ciągu dnia. Czasami, jak jest duże słońce, czasami go noszę przy sobie, jak wychodzę na bardzo długo z domu. I mam tutaj jeszcze olej makadamia. Olej makadamia też kładę na twarz, więc no jeśli chciałabym nałożyć oleje przed spaniem, to zrobiłabym tak, że najpierw położyłabym krem z kwasem hialuronowym, potem sobie nałożyła te różne oleje, a potem jeszcze spryskała hydrolatami. Na końcu hydrolaty, bo one już tak zostają, takie mgiełki, tak jakby to są. I po takiej nocy twarz jest taka fajna, odżywiona, taka mięciutka, gładziutka jeszcze bardziej. Więc generalnie polecam takie rzeczy, naturalne w 100%, bo naprawdę dużo bardzo dają skórze. I pięknie pachną do tego i w ogóle są naprawdę fajne. No. Więc aktualnie tak to wygląda, to co robię ze skórą twarzy. No czasem oczywiście robię jakieś maseczki i inne rzeczy, ale to jest jedna z takich rzeczy, które aktualnie robię, więc polecam.